Siema, tutaj jest PartyATX, a dzisiaj nagrywamy sobie poradnik do Rengara na dżungli. Także teraz tak dziwnie trochę to wygląda, trzeba trzymać tab, ale trudno. Dobra, będziemy tak mieli, trzeba się będzie przyzwyczaić. No dobra, gramy sobie Rengarem na dżungli, gdzie mi tu kamera ucieka. Jak ja chcę na Rengara, to mi spieprzacie. Elo, manual. O, i Rengar, dobra. Oczywiście, awk, na start. Typowo. Rengar, co do Rengara teraz? Chyba każdy wie, że on się zmienił, jest rework, a ja żadnego gównianego poradnika nie nagrałem jeszcze, a że w tej grze był full build i była nawet niezła, to kurcze, nagrywamy. Gramy sobie z Dinusiową. Dinusiowa, jakby to jest moja dziewczyna Magda. Kto jest na grupie farmerzy z PartyATX-a, ten wie. No, grałem sobie z nią akurat duo, więc przy okazji to mówię. I jak ktoś chce dołączyć do klubu, o ile są jeszcze miejsca, wysyłajcie jej zaproszenia. Ona was doda do klubu i tyle. No. Także co? Gramy sobie tym Rengarem. Oczywiście lecimy sobie pierwszą maczetę, trzy poty i trinketa. Bierzemy sobie Q na pierwszy level i lecimy, kurde, na blue. Na blue albo reda. Według mnie zawsze zaczynamy tam, gdzie botlane zaczyna. To, dla mnie to jest najlepsza metoda. I co tu? I tyle, kurde, no. I tyle. Według mnie tak jest dużo lepiej. I robimy sobie teraz tak. Blue sobie robimy, bo się respi w minuta 40 wcześniej niż żaba i golemy. Także zaczynamy sobie od blue. Nie wiem, czy od wilków ktoś już zaczynał, próbował grać. Nie wiem. Jeżeli wy zaczynaliście, dajcie znać w komentarzach, co jest lepsze według was. Według mnie blue albo red. I potem sobie wracamy na żabę, wilczki i takie coś robimy. Także ulepszone Q napieprzamy. No i tyle, kurde. No właśnie, widzicie, tutaj zrobiłem coś takiego, jak przed chwilą widzieliście, czekajcie, spauzuję, bo używanie speli w powietrze daje wam i tak staki. Także jeżeli macie na przykład dwa staki i wiecie, że już nie zdążycie ich dobiec przez 5-6 sekund do mobów, to według mnie warto użyć w powietrze dwóch skilli i użyć któregoś wzmocnionego, bo macie dodatkowe movement speedy, dzięki czemu szybciej się przemieścicie do farmy. Także no tyle. Tutaj sobie tak radzimy ledwo, ledwiutko, no ale. Według mnie też, spauzuję jeszcze. Według mnie dobrze jest też robić coś takiego, że. Znaczy. Nie za każdym razem. Dobra, to nie będę mówił o tym, bo to nie jest dobre za każdym razem, także nie warto o tym mówić. No. Chociaż to nie jest dobre. Nie jest dobre za każdym razem, to o tym nie mówię. Teraz tak. Czemu idę na blue przeciwnika? Widziałem, że Olaf i był na bocie przed chwilą. Z tego co widzimy, ma trzeci level. Czekajcie, jak to zobaczyć? O, widzicie? Był przed chwilą na bocie, widziałem go tam, jak zabijał. Chyba coś zabił, nawet nie wiem. Teraz to się tak gówniana to wyświetla. Ale tak, zabili kogoś. No, o, Janę akurat, Dinusiową Magdę zabili. Także nic się nie stało. Spokojnie. Przy okazji wziąłem blue, więc tak naprawdę wyszło jeden za jeden, prawie że. I próbujemy gankować topa. Także miałem tak słabe, tak dziwnego tego Yasuo, że zobaczcie, o co chodzi. Wbijam na topa, pingowałem, żeby się wbił, a on uciekł pod turę, to nie wiem czemu. I teraz jak mi, tak mi wpieprzyła Riven, no właśnie, coś takiego. No słabiutko, słabiutko. Według mnie ten Yasuo troszeczkę wcześniej od razu powinien się wbić w nią. No i potem mógł jakoś po mobach uciekać, a no tak to jest. Aha, tu miałem laga, strasznie, to był lag, także no nie dziwcie się, że padłem jak ciota. No ale miałem laga. Ale dobra, w tej chwili Yasuo mnie tak sflamił na czacie, że już mi się odechciało w ogóle cokolwiek z nim, jakieś cooperation. Także no. Ale uznałem, dobra, to nie będę go aż tak tyrać. Na czacie nic nie napisałem. Po prostu spróbuję mu pomóc później. Ale dobra, co do poradnika, bo zacząłem pieprzyć się czym innym. Także kupujemy sobie według mnie pierwsze to, bo macie trochę więcej expa i lifesteal dodatkowy w dżungli. I obrażenia true, jeżeli zesmajtujecie przeciwnika. Także według mnie to jest dosyć dobre. I warto to kupować zanim się kupi ten młotek, który daje 10. Chyba że stać was teraz na ten młotek, co daje 10 cooldown. No to chyba według mnie lepsza rzecz. Mnie akurat nie było stać. Także poleciałem sobie tak. Można też polecieć to i budkę od razu przy pierwszym beku. Tak jest też dobrze. Teraz tak, widzicie? Tutaj bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobre E, ale oczywiście zabiliśmy. Dosyć mocny jest Rengar. Akurat udało się zabić. Nie wiem, czy Yasuo wszedł kryt, czy nie. Nie, no, on ma dwa do rany, okej.
bywają takie buildy. No i tutaj sobie oczywiście zbieramy żuczki, darmowy wart, także pamiętajcie o tym. Pierwszy item, jaki sobie lecimy, to oczywiście lecimy sobie no item na dżunglę. Runy i masterki dam w linku, ale gramy ogólnie full armor pena prawie, praktycznie. O, tutaj bardzo ładnie to wyszło. Tutaj akurat nie miałem... Aha, no nie miałem żadnego spela, żeby go zatrzymać. Szkoda, szkoda. Oczywiście używamy w powietrzu jakiegoś tego spela. Jakby ktoś nie wiedział, W teraz leczy zadane obrażenia w ciągu 1,5 sekundy bodajże. Także nie używajcie W do uleczenia się przed walką. Albo na obicie kogoś. Bo W teraz się używa raczej, żeby się uleczyć z obrażeń, które wam ktoś zada w ciągu 1,5 sekundy. Także lepiej odczekać, aż ktoś się was bije, niż bijać się z niego z W. Kiedyś tak się robiło, różne rzeczy się kiedyś robiło inaczej. Teraz się gra też zupełnie inaczej. Także pamiętajcie, W leczy zadane obrażenia w czasie, a nie tak jak kiedyś, że po prostu leczy. Teraz tak, tu sobie czekamy oczywiście. Yasuo zbaitował w miarę. Wbijamy. Ładnie poszło. Sporo mi zadała, bardzo dużo mi zadała, jak na tam kilka hitów i ulti. No to jest jednak Riven. To jest jednak Riven. Także teraz kupujemy sobie item na dżunglę, jeżeli mnie stać. Chyba będzie mnie stać, nie? Dobra, wolałem nie stać po prostu było, albo trochę mi brakowało, ale wolałem nie stać w bazie, więc kupuję sobie młotek i buta. But oczywiście na cooldowny lecimy. Jakby ktoś się zastanawiał, co mówiłem o runach. Runy lecimy full armor. O Boże, tutaj tak spieprzyłem. Zapomniałem, że Olaf jest tak silny w early. I po prostu odpieprzyłem takie coś. On strasznie silny w early, myślałem, że go zapieprzę. Poza tym on miał staty takie jak ja chyba. Nie, on miał 1-2, miałem 2-1. No ale to jest jednak Olaf, kurde. Strasznie silny w early z tym swoim true. Także no to było trochę bez sensu z mojej strony, ale już tam nic się nie stało. Także właśnie kupiliśmy sobie Longsworda, bo na pierwszy item lecimy sobie Duskblade'a, ten co się buduje na Zedy. Ten miecz, który zakłada znak taki, jak Zeda Ulti. Także ja sobie to lecę na pierwszy item. Możliwe, że macie lepsze buildy, możliwe, że macie lepsze runy i masterki. Nie wiem, to zależy jak kto chce grać. Ja to tam... Mi się gra bardzo wygodnie z tymi, więc także polecam to, co mam i co jest sprawdzone przeze mnie. Jeżeli wy chcecie skorzystać z tego, to oczywiście zachęcam. No właśnie, i teraz próbujemy gankować. Pamiętajcie, że na ulcie widać was z bliska, mniej więcej tak jak Ewelinkę. Wasze ulti działa tak jak niewidzialność Ewelinki, z tym, że możecie doskoczyć, a Ewelinkę nie może. Taka różnica jest. Właśnie, i wy macie to pod ultem, ona pod pasywą. Chciałem tego Drake'a, jednak oczywiście się nie udało go zrobić, bo na bocie tam szaleją, no, ale dobra, to nie będę go chyba próbował. Stoję jak idiota, nie wiem czemu. Dobra. A nie, dobra, czekałem, żeby Ward... A nie, dobra, bo ja chciałem poczekać Warda. Okej, okay. Wyszło jak wyszło. Dobra, tutaj wyszło gówno, także wyszło jak wyszło. To będzie najgorsza akcja, jaką w tej grze zrobię, tak mi się wydaje, najgorsza. Zobaczcie, chciałem doskoczyć do niego i zabić tamtego z Q, a zrobiłem coś takiego. Puściłem w ogóle... Jezus Maria, jak patrzę na to po takim czasie, bo grałem tą gierkę już jakiś czas temu, to jeszcze bardziej mi się chce żygać niż wtedy. Naprawdę. Tragedia. Nie róbcie takich rzeczy w domu. Dobra, polecimy sobie. Chyba mnie jeszcze nie stać na itemek do dżungli, albo może będzie już mnie stać, nie wiem. Jeżeli was nie stać jeszcze na itemek do dżungli, budujcie sobie itemki od Duskblade'u. Ogólnie to jest taki build armor pen raczej, że Duskblade, ja tu sobie lecę Duskblade, Yomu, runy na armor pen, to jest według mnie dobre. Można polecić teoretycznie też Last Whispera, ale według mnie nie ma gdzie go tam wsadzić za bardzo. Chyba, że gracie na jakiś taki tankowaty team bardzo. Oni mają Olafa niby i Alistara. No ale wiecie tam, kto by się przyjmował. Teraz w ogóle nie wiem czy wiecie, ale z tego krzaka da się doskoczyć od razu do reda. Kiedyś nie można było, bo był mniejszy ten red. Trzeba było do małego mobka, ale to taka ciekawostka. Tipy i ciekawostki, jak to mówią, hehe. Dobrze, tutaj pamiętajcie, żeby zahaczyć jak najwięcej tych golemów z Q, bo to Q zabija na hitaje. No właśnie. I teraz lecimy sobie na topa, może coś tam ugramy. Możliwe, ale raczej nie. No ten Yasuo. Widzieliście to?
Jeszcze raz w spowolnionym tempie. Patrzcie na to. Czekajcie, dobrze śpieszymy. Patrzcie na to. Tak się dba o sojusznika, który was flamił w early game. Zobaczcie, biegnę tam. Gościu ledwo żyje, już patrzcie, jest na hita. No ludzie, on tutaj jest na hita. Patrzcie na to. Już by go zabiło. Jeden basic attack jej zabrak. Widzieliście to? A ja flashuję, używam Q i zabijam w ostatnim momencie. Patrzcie na to HP. Co to jest? 20 HP miał! I go uratowałem. Za ten flame. No ale po tej akcji, z tego co kojarzę, napisał good jungler i w ogóle się cieszył. Także takie rzeczy bywają. No ja tak jak widzicie, nie mam jeszcze itemka na dżunglę. Ogólnie ta gra, w tej grze chyba mam full builda. Chyba buta nie sprzedałem. Jedynie. W sensie nie zamieniłem buta na item, bo nie zdążyłem, bo się gra już skończyła. Ale gierka naprawdę miła była. Miła gierka była, dobra. Tutaj sobie zabiłem tego typeczka z ulta. Takie, aż Ari się wkurzyła, że wziąłem jej farmę i killa. No ale pieprzyć Ari. Tak, ja kieruję tą gierkę. Nie przejmuję się takimi śmieciami. W sensie, no, nie wyzywajmy za bardzo. Co tu się dzieje? Aha, próbuję wejść na bota. Tylko ten bot za bardzo nie chce walczyć. A nie, dobra, już zachciało im się walczyć. Okej, okay, tutaj nie mogę za bardzo doskoczyć. Tutaj ogólnie to tak średnio wygląda, ale dobra, udało się tego zabić, tego pięknie. Widzicie, wystarczy wchodzić w krzaki i skakać na typków. O to chodzi w rengarze. Musicie się rengarem nauczyć tego, że krzaki to jest wasza, nie wiem jak to się nazywa, największy atut, walka w krzakach. Bo ogólnie tych krzaków no to się aż tak nie wykorzystuje czempionami. Znaczy wchodzi się w te krzaki, różne ten triki się robi. No ale rengarem, jeżeli ogarniacie krzaki, lecicie. Nawet jeżeli nie macie itemów aż tak dużo, można ograć. To nie jest aż tak uzależniony czempion od itemów jak Trynda, no bo Trynda to jest, że klikacie przyciski i dobranoc. Tutaj jednak no, trzeba poskakać sobie trochę. No chyba, że się nafidujecie, to po prostu wskakujecie jeden raz, no już nie trzeba skakać nie bardzo. No i tutaj ładnie wyszło. Gościu nam chciał uciec, tutaj oddajemy fraga, żeby nie brać już tam wszystkiego, żeby nie było. Oddałem fraga Jinx. Także spoczko. Właśnie, co tu się dzieje teraz? Co ja tu robię? Patrzyłem, czy jest red, oczywiście go nie ma. Jak zwykle Olaf w gotowości, wiadomo. Robimy sobie dżunglę tyle, ile można. Teraz jest strasznie dobrze z farmą w dżungli. Znaczy, ja mam 70 farmy, tamten ma 90 farmy. To już ma w ogóle dobrze. W 15 minucie na dżungli, 90 farmy, no kurde. Tutaj chyba... Aha, właśnie. Tutaj mi neta wpieprzyło na chwilę, także przyspieszymy może to. Coś miałem z netem, jakieś problemy, na szczęście gierkę i tak wygraliśmy. Także spoko. No wiadomo, daję wam wygraną grę w poradniku, bo dużo ludzi potem nie ufa poradnikowi, jeżeli jest przegrana. Okej, wróciłem. Wróciłem do gierki. No fakt, czekajcie. Chwila przerwy. Jonek, nie krzycz. Przez nim. Czego krzyczysz na nagraniu? Ja też słyszę, jak ktoś puka do drzwi. Witam serdecznie, wznawiamy poradnik. Dobra, gramy sobie dalej. Tutaj chyba miałem jakieś problemy z escape'em, czy coś takiego, nie pamiętam. Właśnie, ale to nieważne. Tutaj będę trochę odpieprzał i stał w miejscu, ale ogólnie nie będzie aż tak źle, dlatego wiecie, trochę się filmuję. Właśnie, to jest ten doskok. Pamiętajcie, że z tych krzaków da się doskoczyć do reda, żeby nie dobiegać jak kretyn. Żeby nie marnować czasu, wiadomo. Trzeba jak najwięcej zaoszczędzić czasu na właśnie takich rzeczach. I to też jest ważne, bardzo. Dobra, tu próbujemy sobie zgankować, doskoczyłem, zabiliśmy elo. Także mamy już item na dżunglę, Dusk Blade'a i teraz sobie lecimy... Czekajcie, nie pamiętam za bardzo co lecimy teraz. Możliwe, że Yowmu, ale nie wiem, zobaczymy za chwilę. Nie pamiętam co teraz leciałem. Yowmu albo Hydra, coś takiego. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Poza tym, builda ogólnie całego znam, ale nie pamiętam w jakiej kolejności ja to kupowałem. Tutaj pamiętajcie, żeby zabijać w early game, bo zapomniałem to powiedzieć. W early game zabijajcie najpierw małe raptory, bo one zadają najwięcej obrażeń. Ten duży to jest głównie, jak on nic nie zadaje. Dobra, tutaj bardzo ładnie to wyszło. Zabiliśmy sobie jednego typka, zabiliśmy drugiego. Nieważne. Dałem blue nawet Ari, także wiecie, no tutaj nieźle. Mamy staty 11-3 w 20 minucie, dobre staty. 4-0 Ari.
0,54 Jana, ale spokojnie. Magda chyba zdobyła S- w tej grze. Jeżeli ktoś z was gra supportem, to chyba wie, jak ciężko zdobyć S-, więc nie denerwujcie się. Właśnie, nie denerwujcie się. Dobra, akurat w tej grze gra na supporcie, to nie znaczy, że ciągle gra, żeby nie było. Żeby nie było. No dobra, grajmy sobie dalej, albo raczej opowiadajmy. Mamy Duskblade, a właśnie, ją mu poleciłem, tak jak mówię. I teraz raczej Hydra, właśnie widzieliście to? Tak się zabija Riven Rengarem. To jest pojedynek Riven i Rengar, bo to są te dwa broken champy, wiecie jak to jest. Dlatego Rengar dostał reworka, a Riven nie. Dobra, patrzcie na to. Używamy ulti. Ona już wie, że coś się dzieje, bo dostała ten znak nad głową. Kryt za 700 dostała w mordę. Dlatego buduję Infi w tym buildzie. Bo macie 100% kryta przy skoku z ulta. Także Infi według mnie core item, tak zwany. Tak zwany core item. Pamiętajcie o tym, jeżeli gracie w tą grę. No, grajmy sobie dalej. To ja teraz lecę Hydrę? Dziwne, ja według mnie powinienem teraz Infi lecieć. No ale dobra, może kupiłem po prostu ten nożyk. To było słabiutkie, co ja zrobiłem. Ale dobra, na szczęście jakoś przeżyłem. Jakoś przeżyłem to gówno, co odpieprzyłem. No ale dobra. No właśnie. Tutaj, no to było słabe, co ja zrobiłem. Naprawdę, bardzo słabe. Strasznie się słabo wpieprzyłem. I przez to mój team za mną poszedł, no bo jednak jestem dosyć silny. No i ta Ari padła. No szkoda, kurde, niepotrzebnie to zrobiłem, naprawdę. Co ja zbudowałem? Nic nie kupiłem? Dziwne. Aha, bo 300 golda, no to się nie dziwię, ale zobaczcie, mam 10 tysięcy golda. Dosyć dużo. Ich jungler ma 9k. No ich jungler nie jest zły, ale na przykład top laner 8,5 tysiąca. Ja mam 10. No to dosyć dużo, dosyć dużo. Tutaj wilczki oczywiście. Tutaj za bardzo w wilczkach nie radzę się ruszać, tak wiecie, że ruszać się i uderzać. Bo z Q zahaczacie wszystkie wilki naraz. Także no. Tutaj tak samo. Szukałem dziada, żeby zabić. Ale nie wyszło. No i teraz próbujemy sobie Riven zabić. Spowolnie może to, żebyście sobie poglądali. Zobaczcie to, no co to jest. No właśnie, to jest Rengar. Zobaczcie to. Tutaj się akurat wypieprzyłem. To było troszeczkę too deep. Tak zwane too deep. No ale... Nic się nie stało, tak naprawdę. I tak tutaj moi teammates dają radę. Właśnie o to chodzi. Ta Jinx, kurde, Jinx to jest jeden z najfajniejszych ADC według mnie. W sensie jest dosyć łatwy i bardzo, bardzo silny. Także no, polecam. Polecam, jak ktoś gra ADC, jak ktoś chce się pouczyć ADC, to no, Jinx bardzo silny ADC. Caitlyn. Bardzo bezpieczny, ale to nie temat na takie rzeczy. Ja nie gram na ADC, tylko tak obserwuję. Czasem tylko nagram, ale to na bronzie, jak nagrywam. No ale to się w ogóle nie równa do tego. Co się dzieje w tym teamfajcie w ogóle? O, gramy już, haha. Co ja kupiłem także? No, Tiamata kupiłem, to ja lecę teraz Hydrę. Dziwne trochę. Wydawało mi się, że ja leciałem zawsze Infi przed Hydrą, ale można by polecić. Według mnie lepiej byłoby Tiamata i Infi niż Hydrę i Infi. W sensie taka kolejność. Najpierw Tiamat, potem Infi, według mnie to byłoby lepsze. Najpierw Wege, potem Homo. Takie to. Głupia propaganda. Dobra. Robimy Drake'a w 5 sekund z tym Rengarem. Patrzcie na to. A Boże, to się tak ładnie na to patrzy. Ja lubię na takie rzeczy patrzeć. Nie wiem, czemu wy nie lubicie. Znaczy, nie wiem, czemu. Nie, ja nic nie wiem, tak naprawdę. Poszło 5-0? A nie, Ari padła, okej. Okay. Dziwne rzeczy. Dobra, co my tutaj będziemy jeszcze robić za bardzo? Nie wiem, staję w miejscu jak na razie. To dobra gierka, idealna na poradnik. Co zrobić, jeżeli macie przewagę? Stać w krzakach albo przed krzakami i się gapić. Dobra, tutaj szukamy murzynka akurat. Zobaczcie to. To jest cooperation tak zwane. Patrzcie na to. I tak się gra w tą grę. Znajdźcie sobie partnera do duo i wbijajcie diament. Pyk, proszę bardzo. Dobra. Co tutaj się dzieje? A, znowu stoi w krzakach jak debil. Bardzo dobry ze mnie grać. O, właśnie, wyczekałem z X-a. Zobaczcie, no jest...
twardy dosyć jestem. A, dostałem jeszcze od Magdy ulta, także bardzo miło. Tutaj, poczekamy sobie na niego, on tu raczej będzie szedł, właśnie. Dlatego się gra Rengarem! No, polecam Rengara, bardzo serdecznie go polecam. Według mnie, no, jeden z najsilniejszych junglerów obecnie. Zobaczymy, jak to będzie w sezonie, ale w presezonie. Ja pierwszy, naprawdę mocny. Bardzo mocny, żeby nie było. I Baron tutaj w pół sekundy zrobiony z łatwością. Zobaczcie to. Tak się robi Barona, elo. Zapraszam i polecam, Piotr Franceski. Czy będzie mnie stać już na infi? Hydrę kupiłem. Aha, i teraz sobie na BF-a chcę zbierać. Nie chcę pikaksa lecieć. On tylko jedno miejsce w ekwipunku wolne, także no. Aha, żaba kręci głową, ja stoję obok niej, się na nią gapię. Bywają różne rzeczy. No właśnie, no. W ogóle ile ta gierka trwała, nie pamiętam. A tutaj czasu też nie widzę, żeby gdzieś był napisany, czy tutaj jest jakiś nadzoruje. A, 35 minut. A to... Fuck. Muszę spowolnić teamfighta. Pamiętajcie, że w teamfighcie waszym celem nie jest napieprzanie tanków, jak gracie Rengarem. Chyba że jesteście tak nafidowani, że możecie robić 1-5. Ale pamiętajcie, żeby wykluczać ADC i APC najlepiej. Najlepiej ADC, bo jest łatwiej dużo, bo nie ma żadnej zoni ani nic. Może mieć co najwyżej flesza, chyba że to jest jakiś ADC ze escape'ami. O, ładna rakietka. Także pamiętajcie o tym. To jest wasz cel gry. Zabijanie najpierw ADC, jak nie możecie ADC, to APC. No a potem resztę, no proste. Pamiętajcie o tym, no kurde, no dużo Rengarów robi tak, że wpieprze się w pierwszy cel. Teraz jest to trochę trudniej, bo ulti Rengara robi tak, że możecie wbić, doskoczyć do najbliższego celu. Czekajcie, doskoczyć do najbliższego celu? Czy to tylko zaznacza najbliższy cel? Chyba doskoczyć, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że doskoczyć do najbliższego celu. Także no właśnie, no to dlatego to jest trochę utrudnione. Jeżeli jest tak, że można doskoczyć do każdego, no to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że do najbliższego celu, no nie jestem pewny teraz. Nie wiem, jakoś mi tutaj umknęło to. No ale to nic wielkiego. Dobra, tutaj próbujemy coś zrobić. No zobaczcie te obrażenia. No to... Zobaczcie, no jedno Q dostał gościu w mordę, dostał drugie, prawie się wypieprzył na pysk. O nie, Riven teraz poskłada trochę. Ta Riven też trochę finięta. Gdzie ona jest? 350D, a ile ja ma? O Jezus Maria, ja mam 460, ale dobra, mamy Infernala chyba. Aha, nie ma napisane, jakie mamy Drake'i, bardzo fajnie. Szkoda, myślałem, że było, jakie mamy Drake'i napisane. A nie, dobra, tu jest, Jezus Maria. Mountain Ocean, dobra, nie mamy Infernala. Czy ja kupiłem Infi na hita? Nie, BF, okej, okay, ale będę miał chyba Infi w tej grze. Mam 17,5, dobre staty w sumie. To jest diament oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, to jest ranked w presezonie. No w presezonie teoretycznie trochę jest łatwiej, bo ludzie się nie aż tak starają. No ale to nie jest też taka, wiecie, jakaś zasada, że zawsze się mniej starają, albo w sezonie, że się bardziej, zawsze bardziej starają. Po prostu zależy od człowieka i tyle. Tak, taka mnie naszła chęć na filozofię, co wam tak pieprzę. bo tak w ogóle się zastanawiałem, czy chcielibyście jakieś poradniki z postaci, które często nagrywam, jak ja Yasuo i inne. Tylko nie takie jak ten, tylko po prostu w grze taki luźny raczej poradnik. Nie wiem, pomyślę nad tym. No w sumie, jak dużo gram czempionem, nie muszę nim bardzo dobrze grać, żeby był poradnik. Tak mi się wydaje. Przynajmniej to jest coś takiego, jest taka filozofia nerwariana, że on przecież nie gra wszystkimi postaciami bardzo dobrze, ale jednak do większości nagrywał poradniki, bo po prostu znał haczyki. Znaczy takie... Znał takie ważne rzeczy w tych postaciach. Na przykład, no nie pamiętam jakiejś tam postaci, no ale znał ważne rzeczy w postaciach. Na przykład, że Rengarem trzeba skakać z krzaków, to jest ważna rzecz. Że ludzi może o tym nie wiedzieć, jak kim zaczyna grać. Czy to, nie wiem, czy to jest teoretycznie poradnik jest dla każdego, no ale jednak trzeba trochę pograć, żeby gra szła lepiej, a nie tak, że obejrzycie poradnik i od razu napieprzacie Rengarem jak chorzy. To jest jednak taka tylko podpowiedź, jednak wy musicie zrozumieć, jak tym grać i wiedzieć i po prostu pamiętać te wszystkie rzeczy, że trzeba skakać z krzaków, że trzeba zabijać ADC albo APC, że trzeba też trzeba uważać, na kogo się porywacie. Na przykład taki Olaf w Early jest silniejszy niż Rengar w Early. No ja oczywiście to odpieprzyłem i oczywiście wyłożyłem się na mordę. No ale to bywa. Tutaj widzicie, nie chciałem za bardzo skoczyć, bo nie miałem w kogo. Nie chciałem w Olafa, bo wiedziałem, że no dostanę zaraz w lujce ceków na ryj. No a tutaj w nią spróbowałem, nie wyszło. Wyflaszowałem.
z flashem, to można jakieś tam rzeczy próbować. A tutaj ładnie dostała slowa. Nie wiem, czy to nie będzie koniec gry, albo końcówka tej gry. Bardzo możliwe. Tutaj właśnie trochę odpieprzam, bo przed chwilą mówiłem, żeby tak nie robić, ale mój team dosyć mocno ich tam napieprzał, więc uznałem, że no dobra, już zabiję tego gościa, bo i tak nie ma ucieczki za bardzo. Ta, to jest koniec gry. A kurde, nie wiedziałem. Myślałem, że ja infi miałem w tej grze. No to jednak, co do full buildu... Nie, poczekajcie, to jest koniec gry. Ja się wywaliłem jeszcze, okej. Okay. Czy ja kupię infi? No nie miałem infi w tej grze jednak. Ale pamiętajcie, co do buildu, tutaj bym wstawił infi i co do... Poczekajcie, zatrzymam to, tu będzie victory za chwilę. Co do buildu, tu bym wstawił infi i tu Trinity prawdopodobnie. I teraz tak, nie każdy buduje Yomu na tym rengarzu, z tego co widziałem. Niektórzy budują Death Dance, taki item. On po prostu ulecza wtedy was z Q, bo Q teraz nie leczy z lifesteala chyba. Czy coś takiego? Nie, nie wiem. Chyba dodatkowo właśnie jeszcze leczy z Q. A nie jestem pewny. Chyba Q to jest teraz skill, a nie wzmocnienie basic ataku, więc to raczej Q nie leczy was tego z lifesteala. Tak mi się wydaje. Death Dance was wtedy leczy za ileś tam procent. Także o, mocny jest ten item. No ale te już zależy od was, co wolicie. Ja wolę czasem Yomu, czasem tamto. Zależy od gierki. Tutaj akurat poleciłem Yomu. Tyle co do poradnika. Jeżeli się podobało, zostawcie ocenę. Zostawcie suba. I victory piękne. Na razie.